dzisiaj z troszkę innej perspektywy, a to dlatego, że przed Wami film instruktażowy o speed stackingu, sport stackingu, czyli układaniu kubeczków na czas. Wielu speedcuberów i nie speedcuberów pewnie też słyszało o takiej dyscyplinie, ale nie do końca wie, o co chodzi. Czasem nawet chyba w Mon Talent kiedyś ktoś był z kubeczkami, różnie się to przewija przez internet, nie każdy wie, o co chodzi. Z ciekawostek, przed sobą mam matę do speedcubingu, ale ta mata tak naprawdę jest stworzona dla speedstackerów. Zresztą mamy na niej logo Speedstacks z jednej strony. Z drugiej mamy logo organizacji WSSA, czyli World Sport Stacking Association. Tak jak my mamy WCA, oni mają WSSA, która reguluje wszystko, co się dzieje na zawodach, co się odbywa tam i tak dalej, i tak dalej. W Polsce niestety jak na razie cicho ze speedstackingiem. Były takie lata, że odbywały się zawody. Teraz z tego, co wiem, jest cicho. Ale może to wróci. Zobaczmy. Film instruktażowy. No i co? Pierwsze, co potrzebujemy, najważniejsze w sumie, kubeczki. Ja mam tutaj oficjalne kubeczki Speedstacks. Na zawodach tylko na takich kubeczkach możemy układać. Tu jakby ktoś chciał, jest też instruktaż na stronie speedstacking. To jakby ktoś chciał kod QR, to możecie sobie teraz go zeskanować. Kubeczki. Kubeczki przychodzą nam, te Speedstacks przychodzą nam w czymś takim. Jest to ochronka, tak? W momencie, gdy włożymy, kubeczki się trzymają tak, żeby wszystkie razem trzymać. I od dołu jest jeszcze takie coś, niby pierdoła, niby nie. Co się nazywa Cup Keeper. Trzeba zdjąć osłonkę z kubeczka. Wygląda to tak. Taki niby kółeczek do połowy, tak? Cup Keeper. Ale jest to bardzo przydatne. To jest strasznie sztywne. Same kubeczki są miękkie. Zobaczcie. Bez problemu nacisnę, taki kubeczek się wygina. To się nie wygnie. To trzeba naprawdę mocno nacisnąć, ale nie chce się wygiąć. Jest tak skonstruowane. I chodzi o to, że jeśli przynosimy kubeczki, tak? Są narażone na nacisk. Będą leżały sobie. Nawet w tym, to jednak coś może na nich leżeć i one się mogą tutaj spłaszczyć, tak? Tego nie chcemy. Chcemy to uniknąć. Dlatego w momencie, gdy zakładamy... Jezu. Gdy zakładamy taki cup keeper, te kubeczki są sztywno, tak? Nikt nam ich nie spłaszczy. Dlatego warto zadbać o to, żeby dobrze kubeczki przechowywać, jeśli chcemy układać. Nie sugerujcie się też tymi kubeczkami. One praktycznie nie mają dna. One mają tu jedną wielką dziurę, tak? Wszystko widać. Normalnie większość kubeczków ma tutaj mały otwór, tak? No mały, no taki otwór, że palec wejdzie, ale nie aż tak duży. To są kubeczki z serii Pro numer 2. Także nie sugerujcie się tym, że akurat te nie mają dna. Większość kubeczków to dno jakieś ma. Ok, pierwsza podstawa. Trzy kubeczki. Całość. Cały speedstacking opiera się na układaniu i składaniu staków. Staki to są takie piramidy z różnej ilości kubeczków. W cyklu, całym cyklu, jakiego zaraz nauczymy się w tym filmie, mamy trzy rodzaje staków. Mamy staka z trzech kubeczków, staka z sześciu kubeczków i staka z dziesięciu kubeczków. To są staki, czyli pojedyncze budowle, tak? Pojedyncze figury, tak jak tutaj macie przed sobą taką piramidkę z trzech kubeczków. Nie mylcie tego z częściami cyklu, bo części cyklu nazywają się na przykład 3-6-3. Wtedy układamy staka z trzech kubeczków, z sześciu i z trzech. Potem jest 6-6 i 1-10-1, ale o tym trochę później. Podstawa. Zaczniemy od trzech kubeczków, najbardziej podstawowy stak. Główna zasada. Znajdujemy sobie rękę dowodzącą, lepszą rękę, tak mocniejszą. Ja jestem praworęczny, więc dla mnie jest to ręka prawa tutaj. I ręka prawa, w moim wypadku, odpowiedzialna jest za to, że ustawia kubeczek na samym szczycie. Zawsze tak łapę te kubeczki, że to prawa ręka ustawia ten kubeczek na samą górę, tak? Prawa ręka dostawia ostatni kubeczek w staku. I tak samo podczas składania, prawa ręka składa ostatnie kubeczki. Zobaczcie, jestem praworęczny. Ale staka zaczynam od lewej, ściągam kubeczek, kładę go obok,
ściągam drugi kubeczek, kładę na górę. Proste. Teraz dalej, czyli kubeczek lewą ręką, ten z góry, ściągam na dół i prawą ręką dokładam kubeczek na górę. Jak spojrzycie, wychodzi z tego schemat, jak w żonglerce czy w czymś innym. To jest schemat, tak? Za każdym razem powtarzam to. Bardzo powtarzalny schemat, ale tak to powinno wyglądać w wypadku takiego małego staka. Lewa zaczyna, prawa kończy zawsze. Zobaczcie. Prawa chowa, prawa wykłada. Prawa chowa, prawa wykłada. A zawsze zaczynam z lewej ręki. Także taki cykl w staku z trzech kubeczków. Dobra, zanim zabierzemy się za pierwszą część cyklu, przejdźmy do staka z 6 kubeczków. Podwajamy ilość kubeczków. Tu już będzie trochę ciężej. Przy staku z 3 kubeczków łapaliśmy kubeczek po prostu za ściankę, tak? I zdejmowaliśmy. Co ważne, bo nie dodałem, nie możemy kubeczka łapać za mocno, bo zobaczcie, one są giętkie, tak? Gdy go ścisnę, podniosę kilka kubeczków. Nie jestem w stanie wyczuć, tak? Ścisnę za mocno kubeczek i nie wiem, czy wezmę 3 kubeczki, 5, 7, 1, nie wiadomo, tak? I tutaj wchodzi pewna, powiedzmy, metoda. Czyli łapanie pojedynczymi palcami pojedynczych kubeczków, tak? Spójrzcie, złapałem 3 kubeczki, ale w ten sposób, że tutaj trzymam oczywiście za ściankę, tak? Ale 2 dolne kubeczki reguluję sobie jednym palcem na każdy kubeczek. Co mi to daje? Daje mi to, że jestem w stanie sobie, odkładając palec, jeden z palców sobie odkładając, wypuszczać jeden kubeczek z dłoni, tak? Łapę 3 kubeczki i patrzcie, 1, 2, 3. Jestem w stanie bez problemu to zrobić, gdybym złapał na przykład tak, to już ciężko wypuścić te kubeczki, żeby nadal trzymać te wyższe. Dlatego trzeba się nauczyć tego chwytu. Po pierwsze, trzeba się nauczyć, żeby chwytać odpowiednią ilość kubeczków. Po drugie, tego właśnie podziału, żeby jednym palcem zajmować się jednym kubeczkiem, żeby móc sobie łatwo je wypuszczać z dołu. Dobra. I stak z 6 kubeczków. Jak wygląda? Ja, jako że jestem praworęczny, zaczynam go prawą ręką. I prawą ręką łapę 3 kubeczki, lewą ręką 2. Tak? Tu mam 3 kubeczki, tu mam 2. Jeden kubeczek zostaje na środku. Metoda układania tego staka nazywa się 3-2-1. Od tego, że mamy 3 kubeczki w jednej ręce, 2 w drugiej i jeden kubeczek na środku. Czyli stak z 6. Mam ustawione 6 kubeczków. Łapę prawą ręką 3, lewą 2 i zaczynam układanie od prawej ręki, tu gdzie mam więcej kubeczków. Czyli tam zaczynaliśmy od lewej, tu zaczynam od prawej i prawą kończę. Zaczynam od prawej ręki układanie i robię jeden kubeczek na dół, drugi na dół, góra, góra i tak jak mówiłem, prawa ręka kładzie ostatni kubeczek. Prawa ręka kładzie ostatni kubeczek. Jeszcze raz to zrobimy sobie. 3 do prawej, 2 do lewej. Kubeczek, kubeczek. I prawa ręka kładzie ostatni. I to jest rozłożenie staka. Ale tak jak mówiłem na początku, ważne w staku jest i rozłożenie go, i złożenie z powrotem. Jak składamy staka? Bardzo prosta rzecz. Kubeczki zsuwając, one się chowają. Jeden wchodzi w drugi. Tutaj będziemy zsuwać je do zewnątrz, tak? Zaczynamy od góry i na boki lecimy. Prawa ręka na prawo, lewa na lewo. Ja z przyzwyczajenia zaczynam od prawej ręki. Tu jest raczej obojętne, możecie też lewą zacząć zsuwać. Ja zaczynam od prawej ręki, czyli łapę górny kubeczek. Zsuwam go na prawo. Łapę lewy kubeczek, też go zsuwam. I teraz zestawiam wszystko na środek, tak? Tak jak mówiłem, zawsze moją prawą ręką na górę. Jeszcze raz, zobaczcie, rozłożymy sobie staka. Prawa ręka zsuwa na prawo, lewa na lewo i chowam. I to jest pełny stak, tak? Czyli pełny stak wygląda w ten sposób, że rozkładam staka i chowam go. Ważne, żeby to zrobić prawie równocześnie. Spójrzcie, ja wam pokazałem osobno. A spójrzcie, że powinno to wyglądać prawie praktycznie równocześnie. Łapię te kubeczki i chowam. Jeszcze raz. Nie możecie robić, nie możecie czekać, aż prawa ręka sprowadzi dopiero lewą. Tylko równocześnie łapiecie kubeczki i zestawiacie. Tak wygląda stak z 6 kubeczków. Ok, zanim zabierzemy się ze staka z 10 kubeczków, czyli najwyższego staka, którego robimy z tego podstawowego zestawu, zacznijmy
trochę o cyklu, tak? Znamy już tak z 3 kubeczków oraz 6, więc czas przełożyć to na jakieś małe cykle. Najbardziej podstawowy cykl to 3-3-3. Nie jest to pełny cykl, tak? To jest tylko pojedyncza wariacja i składa się z 3 staków, z 3 kubeczków, to czego uczyliśmy się na początku. Czyli robimy jeden stak, drugi, trzeci. I co ważne tutaj w speedstackingu, jeśli zaczynam od lewej strony ze stakiem, to od lewej strony też zaczynam składać. Nie mogę zrobić tak, zresztą zobaczcie. Schowam kubeczki. Zaczynam od lewej strony. Raz, dwa, trzy. I teraz nie mogę zacząć składać tutaj, tak? Muszę wrócić do początku, złożyć, złożyć, złożyć. W tej samej kolejności musimy wszystko robić. Jest zasada mówiąca o tym, która każe nam składać staki w tej samej kolejności. Druga rzecz co do rozkładania. Druga zasada, raczej zakaz. Nie możemy rozkładać 2 staków równocześnie. Nie możemy robić czegoś takiego. Jest regulacja mówiąca jasno o tym, że nie możemy dotykać 2 staków w jednym momencie, tak? Nie możemy 2 zewnętrznych staków sobie układać równocześnie, potem ich równocześnie chować. Jasno mówi o tym zasada, ale ktoś pomyśli, no to przecież mogę zrobić tak. Jeden, drugi, jeden, drugi. Prawda, ma rację, nie dotyka 2 staków równocześnie, w żadnym wypadku, ponieważ raz jeden, raz drugi, więc ta zasada go nie dotyczy, nie złamał jej, ale jest jeszcze druga zasada. Druga zasada mówi o tym, że nie możemy zacząć rozkładania lub składania następnego staka, dopóki pierwszy nie jest skończony, tak? Czyli dopiero gdy skończę pierwszy stak, układając ten kubeczek na górę, mogę zabrać się za następny, za środkowy i tak dalej. Jeśli składam stak tutaj i złożę go tylko tyle, tak? Nie mogę już zacząć prawą ręką składać tego staka i dopiero sobie dokończyć. Czegoś takiego nie wolno robić. Dopiero w momencie, gdy ten stak jest złożony, mogę złożyć następny i następny. To są właśnie główne zasady cyklów, główne zasady speedstackingu, takie najważniejsze regulacje dotyczące tego, co można robić na zawodach, czego nie można, a dokładniej w czasie samego przebiegu cyklu. Mamy teraz podstawę, czyli 3-6-3. Od tego zaczyna się pełny cykl. W pełnym cyklu zawsze korzystamy z 12 kubeczków. Pełny cykl to ma 3 poszczególne części. 3-6-3, potem 6-6 i na samym końcu 1-10-1. To jest ostatnia część cyklu. My zajmiemy się na razie początkiem, czyli 3-6-3. Jak wygląda? Staki już znacie z 3 i z 6. Zaczynam od lewej strony. Jestem praworęczny. Większość praworęcznych zaczyna właśnie od lewej. To jest wygodniejsze dużo. I zaczynam oczywiście stak z 3 kubeczków, podstawa. Dalej, robię staka z 6, czyli tak jak Was uczyłem. Kolejny stak z 3 kubeczków. Teraz wracamy na początek, czyli do pierwszego staka. Składamy go. Składamy staka z 6. Składamy staka z 3 kubeczków. To jest cykl, tak? To jest pełny cykl. Rozłożyłem 3 staki i złożyłem 3 staki. To jest ważne. Nie wystarczy tylko ich rozłożyć, ważne jest też, żeby ich złożyć. Ok, 3-6-3 za nami. Możemy przejść do cyklu 6-6, czyli ułożenie 2 staków po 6 kubeczków. Jak to robimy? No prosta rzecz, myślę, że tu nie trzeba co tłumaczyć, każdy się raczej domyśli. Jeden stak z 6 kubeczków i drugi stak z 6 kubeczków. I to tyle, tak? Układam 2 staki z 6 kubeczków. Kończę je, tak? To jest cykl 6-6. Na początek składamy tylko w ten sposób. Ważne jest podczas pełnego cyklu, że musimy przechodzić, tak? Czyli w momencie, gdy tak przejdziemy, to nam się nie opłaca, bo i tak musimy kubeczki zestawić. O tym powiem Wam za chwilę. 3-6-3 za nami, 6-6 za nami, więc przychodzi czas na ostatnią część cyklu oraz największy stak, który możemy ułożyć, czyli 1-10-1. Wszystkie 12 kubeczków. Sytuacja nasza wyjściowa, tak? Mamy 12 kubeczków przed sobą, wszystkie założone jeden na drugim. Zaczynamy od tego, że prawą ręką
i lewą, biorę po jednym kubeczku. Odkładam je na boki, ale tu ważna zmiana. Prawa ręka, moja prawa ręka bierze kubeczek do góry nogami. Znaczy, kubeczek biorę normalnie, tak? Lekko, żebyście nie zrobili tego błędu, który ja przed chwilą, czyli lekko, żebyście nie chycili kilku kubeczków. Lekko je łapiecie i lewa ręka odkłada kubek normalnie, ale prawa musi go odwrócić do góry nogami, tak? Dnem do dołu, bo dla nas to jest normalnie, dla speedstackerów to jest do góry nogami. Czyli 12 kubeczków, zaczynam cykl, łapię po jednym, obracam. I tu właśnie jest sytuacja 10-1-10, to o czym cały czas mówiłem. I to nazewnictwo. Teraz trochę ciężej. Łapaliśmy najpierw jeden kubeczek, potem 3. To jeszcze było łatwe, tak? Teraz musimy złapać kubeczków 5. Ja sam mam z tym problem, bo przyznam szczerze, nie ćwiczyłem dużo speedstackingu, nie umiem się nazwać jakimś super speedstackerem. Potrafię ułożyć cykl, potrafię go wykonać, ale no trochę mi to zajmuje, tak? Więc łapiemy najpierw 5 kubeczków do prawej ręki, do lewej 4. Taka sytuacja, metoda nazywa się 5-4-1. Tak jak mieliśmy 3-2-1, tak teraz 5-4-1. Tutaj też trzeba w dobry sposób rozdzielić sobie palce. Niestety będziemy musieli wykorzystać jeden palec do dwóch kubeczków. Ciężko jest złapać je tak i 5 palców ułożyć. Ja wykorzystuję mój palec środkowy do dwóch kubeczków. Mały, serdeczny, środkowym puszczam jeden, drugi i ostatni kubeczek, tak? Ja w ten sposób to robię. Wy możecie sobie znaleźć jakąś metodę. Najważniejsze tu jednak wyćwiczenie tak, żeby złapać zawsze te 5 kubeczków, tak? 5, potem 4. I okej, jak układamy staka z 10 kubeczków? Największy stak, najtrudniejszy. Zaczynam od prawej ręki, tu mam więcej kubeczków. Jeden kubeczek na dół, drugi na dół z lewej ręki, trzeci z prawej. I teraz ważna rzecz, naprawdę ważna rzecz. Lewą ręką układamy kubeczek na środku. Układamy kubeczek na środku. Zobaczcie, że teraz mamy 4 i 1. I co ciekawe, mając ten jeden kubeczek na środku, mając do ułożenia jeszcze 2 po bokach, w ręce jednej mam 3 kubeczki, w drugiej 2. Czyli dochodzimy do sytuacji 3-2-1 ze staka z 6. Poprzednio ułożyliśmy lewą ręką, w kolejności jest prawa. Znowu lewa, prawa, lewa, prawa. I tak wygląda ułożony cały stak z 10 kubeczków. Jeszcze raz wam to zademonstruję. Po jednym kubeczku, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Po jednym kubeczku odkładamy prawy do góry nogami, lewy normalnie. Łapę 5 kubeczków i 4. Układam prawy, lewy, prawy. Lewy na środek. I kontynuuję tak, jakbym układał staka z 6 kubeczków. I jest ułożony stak. I okej, czyli jesteśmy w połowie. Teraz trzeba tego staka złożyć. Nie będziemy go składali tak, jak składaliśmy staka z 6, czyli do zewnątrz. Tu jest ważne to, że składamy w jedną stronę i w drugą. Stak z 10 ma to do siebie, że jest zakończeniem całego cyklu. Cykl rozpoczynaliśmy od 3 kubek. 3 kubki, 6 kubków na środku, 3 z prawej, tak? 3, 6, 3. W ten sposób cykl się zaczynał, więc w ten sposób cykl się musi skończyć. Dlatego trzeba w specjalny sposób złożyć tego staka tak, aby po złożeniu powstały nam 3 paczki z kubkami. 3 kubki, 6 kubków, 3 kubki. Łapiemy z kubeczki po bokach, tak? Prawy, lewy. I jak wygląda zbieranie? Ja zaczynam w prawą. Będziemy dwoma kubeczkami jechali w tą samą stronę. Patrzcie, najpierw sama prawa ręka. Zjeżdżam prawą, łapiąc kubeczki z prawego rzędu. Z zewnętrznego. Zostaje nam stak z 6. Potem lewą ręką zbieram te kubeczki. Tak? To jest na razie prosta sprawa. Zaraz będzie jeszcze, co robimy dalej, tak? Bo nadal nam zostały 2 kubeczki. Mamy stak. Prawa ręka sprowadza jeden rząd, lewa drugi. Trzeba to zrobić praktycznie równocześnie. Nie czekacie tak jak poprzednio. Nie możecie czekać, aż prawa ręka skończy i zacząć lewą, tylko zaczynacie równocześnie. Tak? Zacząłem równocześnie. I co teraz? Złożyliśmy 2 rzędy. Tutaj nam zostaje 5 kubeczków w prawej ręce, 4 w lewej. Prawej ręki nie puszczamy żadnego kubeczka. Podnosimy wszystkie 5 kubeczków,
lewą podnosimy tylko jeden. Tu zostawiamy trzy kubeczki. Czyli zjechaliśmy w ten sposób. Podnoszę to i w drugą stronę. Lewy kubeczek zgarnia ten górny, prawy wchodzi na środek. Co nam to dało? Ano dało nam to, że mamy trzy kubeczki, sześć kubeczków i trzy kubeczki. Czyli wróciliśmy do sytuacji z początku całego cyklu, gdzie zaczynaliśmy właśnie 3, 6, 3. I tak wygląda stack z 10. Mamy już stacka z 3, stacka z 6, stacka z 10. Czas zrobić cały cykl. Wiecie, jak wygląda cykl 3, 6, 3, 6, 6 i 1, 10, 1. Czas na cały cykl, ponieważ występuje tam kilka przejść. Zobaczcie. Zaczynamy 3, 6, 3. Normalnie, ok, bez zmian. Składam pierwszy stack, składam drugi stack i tu wchodzi zmiana, tak? Normalnie składalibyśmy go sobie w ten sposób. Ale musimy zaraz po tym stacku zacząć od razu 6-6, czyli te kubeczki z tych dwóch par, z tej pary kubeczków po 3, musimy zrobić jedną wieżę z 6 kubeczków. Dlatego ten ostatni stack, który jest rozłożony, po złożeniu stacka z 6, najlepiej zrobić w ten sposób, że chowam trochę wcześniej prawą i w momencie, gdy chowam lewą, zaczynam już tu prawą, tak? Od razu po zaczęciu, tak żeby tą prawą mieć wolną, jak najszybciej. I tylko i wyłącznie jedną ręką staram się chować tego staka, ponieważ tu już w międzyczasie łapę dwa kubeczki, a w prawej ręce mam 3. Co nam to daje? Daje nam to właśnie 3, 2, 1, czyli metodę, którą układamy staka z 6. Więc ostatniego staka po złożeniu środkowego, ostatniego staka chowam jedną ręką. Można się bawić w ten sposób. Nie wiem sam dokładnie, czy jest to dozwolone, żeby zepchnąć kubeczek, ale jest to ryzykowne, jak widzicie, tak? Jak ktoś chce sobie utrudniać, to może próbować zepchnąć jeden kubeczek drugim. Jest to ryzykowne niestety. Najlepiej schować, złożyć. I przechodzimy do lewej ręki. I mamy już tak kubeczki w dłoniach, że możemy śmiało ułożyć staka z 6. Prawa ręka przechodzi tutaj i drugi stak z 6. To już znamy. 3, 6, 3. Przeszliśmy do 6, 6 płynnie. Przede wszystkim płynnie przeszliśmy bez zbędnych ruchów, bez zbędnych staków składania kubeczków. Co teraz? Musimy z tego przejść do 10, 1, 10. Jak to robimy? Chowamy pierwszy stak. I teraz obojętnie którą ręką. Najlepiej lewą, bo jest z zewnątrz. Łapę środkowy kubeczek. Prawej już nie nakładam na górę. Normalnie bym to zrobił tak. Ale nie. Prawa ręka zostaje. I podnoszę obiema rękami po 3 kubeczki. I chowam ten drugi stak za pomocą tych kubeczków. I składam na jedną wieżę, tak? I mam teraz 12 kubeczków, z których mogę przejść do staka 10, 1, 10. I tak wygląda cały cykl. Tak wygląda przejścia między konkretnymi fazami cyklu. Teraz Wam zademonstruję cały cykl. 3 kubeczki, 6 kubeczków, 3 kubeczki. Składam od lewej, od tej strony, od której zacząłem. Tu składam, ja się już pokusiłem o tą drugą rękę. Mam jeszcze ten odruch jednak, że o drugą rękę się pokuszę, ale staram się jedną ręką go złożyć. I robię stack z 6. Stack z 6. Chowam. Chowam. Wykładam dwa kubeczki. Łapę. Staram się złapać 5 kubeczków, co mi się tym razem udało. I składam stacka z 10. I tak wygląda, jak widzicie, wróciliśmy do pozycji 3, 6, 3. Tak wygląda pełny cykl speed stackingu. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi może nabierzecie chęci do poćwiczenia tego. To nie jest jak kostka, tu nie musicie uczyć się nowych algorytmów, tu nie musicie uczyć się w ogóle czegokolwiek, tak? Po tym filmie tak naprawdę, po obejrzeniu tego filmu, jeśli nauczyliście się, zapamiętaliście, jak układać taki cykl, wiecie już wszystko. Teraz zostaje trening, trening i jeszcze raz trening. Takie coś nie trwa długo. Te kubeczki nawet nie są głośne. Inne kubeczki są, na przykład kubeczki z YJ-a, z których nie można korzystać, są niestety dość głośne. Te są fajne. Zresztą słyszycie, że w momencie, gdy składam tego staka, nie jest tak głośno. Tamte naprawdę się trzaskają.
Dlatego warto z takimi kółeczkami usiąść i ćwiczyć. Tak, siedzicie, oglądacie jakieś, nawet oglądacie coś w telewizji przy komputerze, bierzcie sobie kubeczki, układajcie te staki, no jak jakieś zombie czy coś, ale układajcie te staki, to naprawdę dużo daje, bo tutaj nie musimy się nic uczyć jak z kostką. Układanie samej kostki coś nam da, ale no jednak nowy algorytm to jest siła, tak? Tutaj nie ma nowych algorytmów, tutaj tylko trening, trening i jeszcze raz trening. Ja Was gorąco zachęcam, abyście sami kupili sobie, załatwili jakieś kubeczki. Nie próbujcie plastikowymi czy coś takiego, to się nie sprawdzi. Uwierzcie mi, że kubeczki takie, które nie są przystosowane do speedstackingu, naprawdę się nie sprawdzą. Sam parę lat temu z ciekawości sprawdzałem, ale to no nie ma racji bytu. Te kubeczki połamiecie, nie będą się zachowywały tak jak powinny. Dlatego zachęcam Was do kupienia sobie kubeczków. Jeśli myślicie w przyszłości o zawodach, to właśnie kubeczków firmy Speedstacks. Te kubeczki są oficjalnymi kubeczkami, które są dozwolone na zawodach. Takie kubeczki można łatwo przechowywać. Jest CapKeeper, który sprawi, że kubeczki Wam się nie pogniotą. Mamy przypinkę, całość, czyli jeśli ktoś chce, to może sobie zapiąć do plecaka czy gdziekolwiek i nosić zawsze ze sobą, tak? No i naprawdę bardzo fajna zabawa, jeśli więcej osób się za to zabierze. Są ludzie w Polsce, którzy naprawdę są chętni na zorganizowanie zawodów, brakuje tylko zawodników. Także gorąco Was zachęcam do ćwiczenia, do czytania na temat speedstackingu, poszukania sobie jakichś porad, trików, tak? Ja Wam przedstawiłem podstawy, ale są pewnie jakieś triki, w jaki sposób kubeczek łapać, jak zrobić coś tam, żeby powiedzmy w cyklu mieć pół sekundy mniej i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Was do tego. No i tyle, bo rozgadałem się znowu. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.